Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszych przygód w Battle Brothers. Tak więc, no, póki co wędrujemy i zastanawiałem się nad kupnem tej czapy, ale myślę, że nie warto. Co możemy zrobić tutaj? Dosyć tanie, wiecie co? Zabijmy, to terroryzuje miasto. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś przegięte stworzenie żadne. O, w tamtą stronę. Wilczki, 15 wilczków. Właśnie. Ja też chcę jego rozwijać i w sumie 15 wilczków. To może jest ten moment, gdzie go wystawimy, żeby trochę nabrał doświadczenia. Dalej. Bo niestety on za dobry jeszcze nie jest. Gdyż wątpię, żebym naraz dwóch lekko zbrojnych używał, ale zobaczymy. Wilki jest dobre nawet, nie powiem. No, wilki jest dobre. Co sobie pozwolę zrobić krok do przodu i przez dwóch, a raczej miało być, trochę nie wyszło. Albo skończmy go, będziemy mieli chyba jeszcze jeden strzał dzięki temu. Ach, nie wszedł. Pięknie. Sobie tarcza w górę i poczekamy, zobaczymy, co się wydarzy. Wydarza się rzeź. Kiepskie pieniądze za nie, ale też i zdanie bardzo łatwiutkie. No tu zblokuję sobie ich. Włócznika to nawet ruszać nie chcą. Przez dwóch. A, sobie pozwolę przyblokować dziada. Dobra, to już nie ucieknie. I zaczynamy egzekucję. Cyk. A, przeżył dziad.
Jeszcze to jakieś ma bojowe nastawienie. Kurde, twarde te wilki. Pięknie. Tu to prędzej swoich postrzelę. Będę próbować uciekać, to no i tak zginą. Pięknie. Nic wspaniałego, ale zawsze szybka kasa. Jakie dobre ceny tutaj są. Gorzej ze sprzedawaniem. I chyba możemy tu skórki z wilków zrobić. Dokładnie. Gdzie dalej? Na północ chyba, do tych większych miast, tam... Gobliny średnie mam ochotę bić. Odwrócenie przedmiotu może być ok. W sumie gobliny zakładam jest zlecenie frakcyjne tutaj. Chociaż... Można by je było też rozwalić. Co to jest? Nie lubię tych Wolf Ridersów. Poranić mogą Akasa z tego Parhata. Turn item jest kiepsko płatne. O, to kupiliśmy za... Tak, tu już będzie mały zysk, ale zysk, więc to niech się sprzeda. Te zyski są, jak widzicie, takie dość symboliczne. Ale chyba to będę sprzedawał, bo musimy robić ten ruch, żeby mieć zrobione zadanie. A zawsze koniec końców jesteśmy do przodu na tym. No to teoretycznie powinny być lepsze ceny, ale też jakoś tak tego nie widzę. Czyż to jest niby większe miasto? Więc powinni trochę lepiej płacić. Pierwsze było zwrócić item? Nie, drugie. Ile za to płacą? 700! A to jest po prostu spacerek. Czyli mamy dobrą sytuację, jesteśmy tak tani, że nawet takie zadanie nam się i tak opłaca przy tych dochodach. Czy powiedzmy kosztach, mogę powiedzieć. Złodzieje dobrze uciekają. Zgubiliśmy. Z tego lasu pójdą. Co mnie średnie cieszy. O nie. Las, noc. Ja nie wiem, co ja tu mam z nimi zrobić. Chodźcie, chodźcie, chodźcie na otwartą przestrzeń. Dokładnie. O.
nawet nie wyposażeniach na bandytów. Tak. Strzelimy jemu, najgroźniejszy się wydaje. No i liczę, że jak zobaczą naszego kusznika, to się skuszą. Skuszą nas kusznika. No. I co zrobić? Nic. Nie chcecie się skusić. Zastanawiam się, czy warto trzymać jego, czyli w ogóle jest niezły, tylko chodzi o to, czy wystawiać go w tym main składzie. Dość dyskusyjne. Pięknie dostał. Tutaj możemy sprowokować, mamy dwóch dobrze uzbrojonych typów. Dobra, że będziemy uciekać, mamy już sprawne nóżki. Wiecie co, ten się tu wydaje, ach, i tak nie dostał. No. Ale się twardo trzymają swojej formacji obronnej. Tego z tyłu trzeba. Zblokujmy trochę. Tu pewna część ucieknie z tych z tyłu, ale to... Albo i nie, ten pewnie ucieknie, bo trochę nie mam pomysłu, jak go dziabnąć. To no... Nie, ty masz tak małą inicjatywę, to lepiej iść tu. Dobra, ty go przyblokujesz. To już jest po zawodach. Sorki, telefonik. Dobra. No tutaj to już jest egzekucja w tej chwili.
No ale zawsze ciut, ciut doświadczenia. No, łupy czasami lepsze niż z wielkiej bandy nieumarłych. Taka prawda. No, to już trochę zrobiliśmy. No, my to nie będziemy robić na siłę, po prostu przy okazji prędzej czy później się zrobi. Tu i tak mamy komplecik. Sprzedam od razu to, co wpadło. Topór w sumie niezły. Dużo żarcia lubię mieć. Stać nas na to w tej chwili. O, tu jeszcze jakieś badziewiactwo. Czy ja chcę te wszystkie tarcze trzymać? Jeszcze nikt nie awansował, ale to było do przewidzenia. W sumie on też powinien być taki czas wystawiany, żeby trochę się rozwinął, chociaż nie wiem, czy jest warty tego, żeby tam w niego inwestować. O, 600 kiepską. Tu chyba na szagę będzie szybciej. Cmentarz można będzie. O, to może być to nawet. Ten cmentarz. Jest ciekawe, co tam będzie. Miałem rację. Mogą być, no wszystko może być, szczerze mówiąc, na chrajzery. Dobra, nie potrzebuję najmocniejszego zestawu. O kurde, może źle to powiedziałem. Oż kurde. Więcej was matka nie miałam. 27 parchatych na chrajzerów. Będziemy na nie czekać. Nie chcę, żeby tu żadne trupy leżały. Mowa to błąd, może powinienem strzelać, ale nie chcę trupiarni przed głównym frontem. Więc odpuścimy im. No i teraz będzie huzia na juzia. Nie będzie? Będzie. Uuu.
Niech próbują. Liczę, że zrobimy im po prostu łamanie morale, jak tutaj zbiorą już przy nas. No i sobie tam się dobili. No to zaczynamy robotę. Oni za dużo tego życia nie mają. Tak, po kolei po prostu. Krok do przodu. No będziemy po prostu tak spychać, bo tu jak zaczną rosnąć przy tej ilości, to się pogubimy z tym. Nie powinniśmy niczego zabić. Było blisko niestety albo stety. Tu będziemy mieli... Nie, trupa na szczęście. Zaryzykuję, żeby to wszystko osłonić tu. Dźgaj go. Dobra, nasz marsz straszący działa. Oni też powinni być teraz dużo mniej skuteczni w tej sytuacji. Poszedł won. Tu mi nie zależy, by wszyscy zginęli. Mają uciec i będzie spokój. Chyba tego tu z dołu. Ładnie dostał. Przeżył. Przez tyle paniki, że chyba sobie po prostu możemy pozwolić na to, żeby ich miażdżyć po kolei. Bez jakiegoś kombinowania. No dobra, zmieniłem zdanie. Niepotrzebnie tak panikowałem, ale mam jakoś fobię po naszej porażce w kampanii dezerterami. Jakoś te nachrajzery na mnie działają przerażająco. Ale chyba nie trzeba się nimi aż tak przejmować. Giną jak psy. Von. O,
O, już mają dosyć. Zostało dobić tych, którzy zostali po zawodach. Pudło? Dobra, pomożesz tu jakby co przez dwóch. To możemy nie dostrzelić dokładnie. To ty. Trafić, trafił, zabić, nie zabił. Teraz powinien paść. No i to była egzekucja. Dużo na krajzerskiego syfu dostaliśmy. Po prostu. Tu można by coś sprzedać. My też dawno w tym mieście nie byliśmy. O, jest na brygantów misja, dobrze. Lubię misję na brygantów, bo poza misją kasa, kasą z misji jest kasa ze sprzętu. Gorzej jak na jakimś wzgórku będą. W sumie na tym etapie możemy sobie na takie wydatki pozwolić. Jest za dużo. Nie zła cena, tylko czy na pewno to chcę? To są fajne, jeżeli chodzi o jakość do wytrzymałości, ale drogie. O, i nasz szefuncio od sztandaru. No, już ładnie to wygląda, nie powiem. No, idziemy dalej, idziemy sobie tu. U tych brygantów weźmiemy misję. A tu coś jest, nomadzi, o, też weźmiemy pewnie. Mam nadzieję, że niedługo zaczną się jakieś lepsze bronie pojawiać, albo zbroje, żeby nie trzeba było wszystkiego kupować na bieżąco. I co, nie ma? Nie mówcie, że zniknęło akurat. O, oh my God, ale pechowo. Wiecie co, ja sobie pójdę rozwalić tą bazę wobec tego. Tylko, że nie wiem, co tu jest, więc zdecyduję się na pełen skład uderzeniowy. Czyli zrobimy tak. Chyba ma trochę mało zręczności. Ja na flance chyba wolałbym mieć jego. I z kolei tak. To przy tym układzie będzie. Czy to jest nasz najlepszy układ, uważam? No chyba, żebyśmy chcieli grać defensywnie na tą. O, jeszcze 20 dziadów tutaj. Wygląda groźnie. Najpierw zrobimy to, a potem zobaczymy, w jakim będziemy stanie. No. Tu może być gorąco. Nie ma duszków, nie ma nekromanty, po prostu horda. Czyli 100% defensywnie.
Powinniśmy być w stanie zrobić to i może nawet załatwić tych nomadów później. Zobaczymy, bo nie chcę też ryzykować niepotrzebnie. A nie wiem, w jakim stanie będą pancerze po tej ilości dziadostwa, bo tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięciu lub sześciu tych rycerzy. Sześciu chyba. Czterech na górze i dwóch na dole. Ale chyba też żaden nie ma unikatowej broni, niestety. No, w takiej kampanii, którą mówię, drugą rozgrywam, no jak oni mają bandą milicji, no to koło 500 dnia zaczęli się tak masowo pojawiać. No, jak to nazwać? Dowódcy bandytów, ci legendarni, na których ma się zlecenia. Czekamy na spokojnie. Oni muszą przyjść, a będą sami sobie przeszkadzać. Jeszcze jedna ciężka kusza by się nam przydała. Chodźcie, chodźcie, dziadygi. No, na tym suchym, ładnym terenie mają dość duży ruch, co mnie tak średnio cieszy. Dobra, no to czas rozpocząć pracę. To będzie uciekało, zakładam. Jak część zginie i umarłych, to te gule pójdą w cholerę. To mocowanie co mniej groźne, gdyby to były duszki, to bym się martwił. Tam gule to... Ostatniej hordę rozwaliliśmy. Może być... Tego powinieneś dobić i teraz z rozpędu jego. A, ten się obronił. No tu będzie problem ze zmęczeniem, to już wiem. Zaczną wstawać, no to sami będziemy próbować to ogarnąć. No, nawet nieźle weszło w niego. Kusza jest ok, raczej na tego typu nieumarłych, bo na tych nieumarłych szkieletów z południa, tych poimperialnych nazwijmy, no to nie. Gul może zjeść zombiaka. Teraz się przekonamy. Niestety zakładam, że może. Jego zaczął tu... A, bo to jest kamulec. Może być... No robimy rzeź. Obyć zdech. No,
Nie tak dobrze jak ostatnio, ale może być. U nas najprędzej zmęczenie może tutaj spowolnić. Poszła w cholerę, tu nas troszkę brzydko okrążają. No i się zaczyna. Chyba się przesunę w tym kierunku. A kurde, jak pechowo liczyłem, że padnie. Dobra, idź tam. Tu już coraz bliżej. I chyba trzeba zacząć te psy puszczać, bo inaczej będziemy się bawić z nimi, bo na bieżąco będą stawać. Podgryzają, ale raczej podgryzają niż biją. Ładnie. Mi się podoba. A, nie patrzyłem, że go złożymy. Wow. Fatality. Nie możemy dostrzelić. Niby 9, a teraz będzie więcej. No tu niestety narasta zmęczenie.
tego już psy zjeść. No właśnie, tu już zaczyna problem ze zmęczeniem. Wstają, ale nie jest jeszcze taka plaga. Chociaż nie, no, wstają. Nie chciałem, żeby gdzieś łaził luzem i coś zżarł, dlatego się tak dziwnie wyrwałem do niego. Ale sporo życia mają. Całkiem ładnie. No, mówię, męczenie poszło w cholerę. Dużo tym tempem takich mało bywa. Teoretycznie trzech. Będzie to długo się bronił, niestety. No, chyba nawet ty coś z tym poradzisz. Ilu raz? No. Nie jest źle. Dwóch na jednym teatrze. No, nie było źle. Nawet jakieś łupy są takie przyzwoite. No, z tego trochę kasiwa będzie. Teraz pytanie, czy chcę tych nomadów gonić? Co oni tu mają? Samo dziadostwo w sumie. A i tak będziemy mieć tam szli w dół, żeby pieniędzy dostać. Nawet nie wiem, czy tu podmianki nie zrobić. Tylko zamiast kogo. Jeśli kto jest słabszy z tej dwójki? Ten jest bardziej defensywny, ten jest ofensywny przez to, że no, tu naprawdę ładnie to wygląda. A tego ciężko trafić. Dobra.
Zrobimy tak. I zrobimy tak. To jest samo szuszofolstwo takie najgorsze. Ale strzelam. To powinien mieć imię Przynęta, bo zawsze go wystawiam przed linię i wtedy całe szuszfolstwo leci do przodu. Taka prawda. Chyba nawet się obejdzie bez psów. W ogóle tak ładnie tych psów nie tracimy. Kiepski jesteś, musisz z przycelowaniem na razie. Tak je zrobiłeś. Łajtuj. Nie pytanie, czy nie będą wstawać jako nie umarli. Tego nie jestem pewien. Jestem pewien, że ich masakrujemy. Pierwsza ekipa to już się złamała po prostu. No bo to byli najbardziej podstawowi nomadzi, jacy są, więc się nie ma co dziwić. Ale są sprytni, to im trzeba oddać, bo co jak co. Nasze niektóre farfocle nie mogą trafiać. Dobra. Leży. Ja chyba idę do przodu. No ten to sobie jest, to jest na razie. Kroczek naprzód i nie masz w co strzelać. Nawet niespecjalnie przyjmuję, że wchodzę między nich wszystkich. O my god, ale żeś. No i chyba już koledzy wiedzą, że czas
spierniczać. Tu nie będę ryzykował, kogoś trafię. Tego się nie spodziewałem. Tak, do tych dwóch łuczników niech sobie ucieka w cholerę. I super, czyli przynajmniej dotrzemy nam do celu obłupieni. Level. Czwóreczka może być. Reszta jest mega do dupy. Co ja mam tu wziąć? Ja mu wezmę te trzy range obrony, bo tu nic innego nie ma racji bytu specjalnie. Tak samo jest pytanie, czy warto w ogóle mu dawać... Nie no, on musi jednak jakąś tą możliwość zaatakowania z tylnego szeregu mieć. Czyli weźmiemy w ten sposób, bo to życie musi mu troszkę wzrosnąć. No zobaczymy z tym, jak będzie. W najgorszym razie się go podbędziemy, będziemy szukać kogoś innego do łuku. To jest bardziej zabawka niż konieczność. Fuck. Co ja tam zobaczyłem? 30 ifrytów, to nic by nas nie dostało. Tutaj przenocuję, mam nadzieję, że te ifryty się nie wpieprzą w nas. A czemu nie? Niech nam zorganizuje imprezę, czy też coś, co nas zainteresuje. Kurde, jakie tu ceny są. Czy na to są dobre? Takie mają być. Te rogi teoretycznie są przydatne. To też, ale na razie sprzedaję. Niech się kasa robi. Już są rzeczy, które będziemy w miarę regularnie zdobywać, zakładam. A, bo to jest z tych nomadów. Ja proc nie lubię. Te ceny mnie trochę przerażają. O właśnie, to by można było zrobić. Na razie robimy te naszyjniki, ale też nie wiem, czy nie mamy ich za dużo. Tym bardziej, że no, w naszej frakcji raczej zadowolenie jest na porządku dziennym. I zadowolenie morale. I bardziej nam się psy przydają. Jeszcze pewnie tak będę go zaraz podmieniał przed akcją. Bieda aż piszczy. Ja ci nomadzi jednogwiazdkowi tylko. No nie będę podmieniał w takim wypadku. To są ci, tak, to nie są żadni z tych naszych wcześniejszych. Chociaż kurde, to jest duży obóz. No my tych dwóch tam widzieliśmy, tam jedni są tak w ogóle przegięci. Węży 20, nie, to straty, bo wygralibyśmy, ale byłyby straty. No ludzie, co nam zadanie daliście. Pięknie.
siedź na tyłku na razie. Nieźle się bronią, ale to długo nie potrwa. Wow. A może on z czasem się rozkręciłby, gdyby miał odpowiedni level, bo to też mam wrażenie, że poza całymi statystykami level też troszkę pomaga. Jest jakiś wpływ, powiedzmy. Nie, nic nie lubi strzelać. Się nie przedostanie. No kurde. Pięknie. O, tutaj się wycofali dość daleko. Było pewne praktycznie. No i nic nie ucieknie raczej. Trzeba teraz ciut uważać, bo ci to mogą własnych obijać. Pięknie. No i zdechławe łupy, no ale za te pieniądze co miało być innego. Korci miały prawa na tych potężnych. Pytanie, czy to w tym odcinku, bo to będzie długa bitwa. Teraz tak, ile za to byśmy dostali? 9 cysiaka. To może być dobre, bo to jest do tego drugiego miasta. A tam i tak byśmy chcieli, że nie, no te ceny są powalające. Mogę to kupić co najwyżej. ...40 koła to nie jest tak najgorzej. I tak, miałem być tu. Czy to jest aż się prosi, żeby odwiedzić? Tylko nie pamiętam, którzy byli tacy przegięci, bo jedni są nie do ruszenia w ogóle. Sprawdzimy, a już coś małego jeszcze będzie. A, to jest ze Świętej Wojny pamiątka. Kurde.
Blade Dancer 1. Zakładam, że dwóch egzekucjonerów. Sprawdzę, czy tych drugich. Zobaczymy. No i tak mi się aż tak nie spieszy, żeby przez tą pustynię przejść. Mogę sobie tutaj trochę pobiegać, pozwiedzać. Być może zrobimy bibliotekę w tej rozgrywce. Być może zrobimy bibliotekę. Przecież taka jest mało warta, ale jak ją znaleźliśmy... Czy ja bym chciał naprawdę najpierw znaleźć tego barbarzyńcę na północy, bo tam i zbroja, i... No, 6 nomadów się mało obchodzi. Też patrzę na żywność. To też dwóch tych, więcej liderów. Czy co, zaryzykuję. Na mnie ucieka, znaczy ich jest. Ła, tylko żebym... O, zmienił ekipę. Idziesz ty i idziesz ty. No tu trzeba być zwartym i gotowym. Dobra, ilu? 28? 26. Nie wygląda to najgorzej. Ach, niestety. No, czy to wystarczy, by sprowokować? Tak jest, tak nie w pełni, ale... Albo i nie. Dwóch liderów. Dziwnie się zachowałem, bo tu wystawili jego. Tu zaryzykuję. Nie bardzo mam wybór, no muszę atakować. Nie najgorzej. I kogo bym chciał? Działbym teraz tak stąd, aż tak blisko nie chcę podchodzić. Próbujemy tu, nie jest źle. Tu będzie dosyć ciężki front, dwójka powinna wytrzymać. Na pierwszego trupa niestety nie. Tu. Teraz może być pierwszy trup. Ale nie ma. Szkoda. Teraz pytanie, gdzie będzie cięższy front? Chyba tak oflankuj. Tam jest robaczek, egzekutor.
lękiem, czy tym on się nie ruszył. Powinien się ruszyć i zginąć i złamać im troszkę morale przez to. Tego Blade Dancera, prawda? Ciężko go trafić. A, to mógł być błąd. Trudno już. Leży. Tak, jest prawie przez dwóch. Ładnie. No, tu się zaczyna zabawa. No, gdzie ten pójdzie? Niedobrze. Wolałem, żeby tu wszedł. Wtedy mielibyśmy nad nim trochę przewagi. Tutaj będzie ciężko, bo ona będzie marnował ataki. Czy ja chcę go w ogóle lać? Mogę stanąć tu. I chyba tak zrobię, żeby tutaj trochę paniki spowodować. O. Pięknie wszedł między dwóch i nie ma jeszcze ruchu, żeby walnąć. To jest śliczne. To prawie strata czasu go bić. Tak nie do końca wiem, co robić. Mógłbym uciec, ale on wtedy pójdzie w głąb. Puszczę psa. No spróbuję, ale... Wow, dostał. To był fart. Czyli pies też troszkę robi destruction jako kolejny wróg, dlatego go zespawnowałem, ale nie liczyłem na sukces. Nie strzelę, bo ten dziwny coś będzie przeszkadzać. Dobra, trochę już morale mu dostało. Tu się nie bardzo chce wciskać, tak idziemy po prostu. No, teraz będą masakrować teraz i trochę się boję jego, ale... Będziemy mieli dwa ataki pierwsze. O, to mi się ubił. Tak, już mocno dostał. Jak go cofają, ale mu chyba nie odpuszczę. Czy będziemy tak? No i znów zgarniamy. Kurde, dwóch zabiliśmy, to tak nie ma co świętować jeszcze. Znaczy najbardziej mnie cieszy te obniżki morale, no i że ten dostał. Znaczy dostał, no. Tak tyci dostał, ale jest zestunowany, czyli będzie troszkę mu gorzej się bronić. Bardzo niedobrze, bo teraz ten miał atak. Teraz tak, przeładuj.
Chyba najbardziej się opłaca po prostu tego załatwić z bliska. O. O nie. O kurde. Co ja tam zrobię? Co ja tam zrobię z tym dziadem? Dobra, tutaj przyblokuję tego strzelca. I pies idzie do boju. Tego rannego próbujmy już. On ma dodatkowe życie dokładnie, ale spanikował. Ja bym chciał jego załatwić, bo ten, okej, okay, ten jest celny do zabicia i w ogóle, ale ten tu jak przez dwóch nam pociągnie. A, nic to nie dało. Spudłował, uff. Tam się bałem. Nie wiem, jak bym chciał strzelać, ale... Podaliśmy tak i z bliska. Pięknie. Pięknie. Ach. No musisz próbować. Wiem, że to jest mała szansa, ale mamy go szczęście. Po prostu czekaj, no. Nic innego nie wymyślimy. Ten panikuje już. Chyba trzeba wykorzystać sytuację i go dojechać, póki jest troszkę oszołomiony. No kurde. On nawet w tym stanie nas jeszcze może tu załatwić. Jakaś panika się troszkę w drugim szeregu pojawia. Dobra, kolego, dajesz go. Pięknie. Ja, tylko podszedł, wyblokował, ale tak niewiele zrobił. A, zmęczony, szkoda, bo liczę, że tu przez dwóch, no ale... Robimy, co możemy. Przeładuj zdecydowanie jego. Będziemy mieli drugi strzał. No, podniesioną tarczę to będzie upierdliwy. Dużo życia. Ja bym coś łucznika spróbował załatwić. Ech, tu liczyłem na lepszą sytuację. Zaczynamy dostawać. Zaczynamy pudłować. Pięknie. Czyli tu załatwiliśmy jeden z największych problemów. To nie ma sensu spaść dziog, trzeba lecieć. Nie wiem, spróbujmy go zblokować, będzie uciekał, to uciekając spowoduje panikę, jak dostanie w łeb. Pięknie, dobra, zastanawiałem się czego bić, ale lepiej było tego, bo no, panikę spowodował po prostu. Ty dziadu, zgiń, przepadnij, siło nieczysta. Okej. Plan działa, panika rośnie.
miasta, zabiją, to mała strata. Jeszcze 17, ale to naprawdę... No, psa zabić. Naprawdę to mają już przechlapane, uważam. Chociaż tu trzeba uważać, bo tu kolega pół pancerza stracił. Może będzie trzeba nawet cofnąć. Tu dobrze, tu w sumie ok, możemy iść tych gnębić. Nie pytanie, nie, zblokujmy ich, tych wszystkich. Tak, i przez dwóch. Uuu, jakie brzydkie pudło. Spróbujmy załatwić jego. Panikował. Tutaj. Też spanikował. No tu mam trochę dylemat, czy bić, no... Ci łucznicy tam mogą robić problemów, ale wydaje się, że... A... Ci u nas nie uda... A, dobra, chyba mają już dosyć. Nie dorwę, może psy kogoś jeszcze dorwą. Byleby w niego nie strzelają, reszta to przeżyje. Nie wiem, czy oni uciekają, czy oni się przygrupowują. Może jedno i drugie. Na wszelki wypadek to do nich polecisz. Pięknie. Stań sobie tu. Pudło. Dobra, spróbuj. Pilnuj, to jest gruba ryba, trzeba go... Dobra, ci już uciekną, czy ten przynajmniej. Łobu-dubu. Pięknie. No i to są łupy. A, dostał jeden, to czemu go nie dobić? O, pies go dobił.
O, fajne bajery, co prawda. Liczyłem na item, czy to są fajne dla początkowej fazie, a tylko w początkowej fazie bym ich nie zdobył, bo w tej chwili, chociaż tak teoretycznie z drugiej strony, można wtedy mieć cięższą zbroję, a mniej na głowie. Zobaczę, zastanawiam się, może ich nie będę sprzedawał i pomyślę o jakimś dziwnym buildzie. Jak i tak tam idziemy, to zbadajmy przy okazji. Hieny, 20 hien, nomadzi, kurde. Te 20 hien mnie korciło. Tak, na pewno ty masz level. A wytrzymałości zawsze im więcej, tym lepiej, a życia ma już po prostu tony. Tutaj to samo. Życie naprawdę, akurat w tej rozgrywce z życiem nie ma problemu. No, w sumie byśmy te hieny załatwili, tylko kurde. No tak, ten jest trochę obity, ten jest trochę obity. Nie, nie będę ryzykował. Mamy dobrą ekipę, dobrą rozgrywkę. Co mam sobie robić problem dla paru skórek? O, bardzo bym słabsza grupa. Jak najbardziej, oczywiście na teraz. Ale tam się warto. O, co to jest? Kurde, hieny. Ach. Musimy walczyć. To były inne hieny. Nie no, nie wyrywam się do nich. To w ogóle było bezsensowne. Niech tu przylezą parchy jedne. Chyba frenzy. Dokładnie. Gdybym miał wszystkie pancerze nieruszone, to bym powiedział, że się nimi nie przejmuję, ale tak, to może być troszkę problem. Czy ty powinieneś wyjść do przodu? Ci ruchu nie starczy wtedy. Tu mógłbym stanąć, albo tu. Chyba stanę tu. O, nie było warto. W tej dobrej kondycji idź naprzód. Się. No ty tak jesteś troszkę do oszczędzania, przynajmniej w tej sytuacji. Jak będzie trochę lepiej, będzie po prostu je wyrzynać, to też będzie inaczej. Tutaj pancerz też jest, kurde. Myślałem, że jest w lepszym już stanie. Dobra, tu do. Ciążymy.
się problem może zrobić. Dobra, idziesz naprzód. Dobra. Wynikłe szanse trafienia. Ja w tej sytuacji puszczę psa, on tu zginie, ale trochę im nabruździ krwi, napsuję. Tu mam też dylemat, ale chyba też będzie trzeba, bo tu kolega sobie może nie poradzić z nimi. Dobra. Spróbuj przez dwóch. Mogło być lepiej. Coś tam pomogło. No niestety, tu krwawimy. Czyli morale nie siada w ogóle, prawie. Ile tego draństwa tu jest? Dobra, jedziesz ją, kurde. Dobra. Weźmy tak. Dostałam. Trochę paniki po ich stronie teraz powinno być. Zmiana broni. Dobra, pies. Ach, pechowo. Tu kto z nas ma
bandaż, bo bez bandaża on może paść, nie pamiętam, kurde, to będzie mega wkurzony, jeżeli on padnie nie dlatego, że zostanie zagryziony, tylko że nie będzie miał kto go bandażować. Na razie zróbmy tak, zróbmy waita. No nie przeżyję tego za cholerę. Dobra. Ten ma bandaż, a tam nie dojdzie. On musi iść tu. Ten najprędzej go zabandażuje. Naprawdę można tu się ludzi potracić, to sporo. Niby już tych hien prawie nie ma. Nacisz ją. Spróbujmy, tu uwierzę, że ten sobie poradzi sam. Dawaj pies. Ile bandaż zajmuje? 5. Powinniśmy być w stanie odejść i ogarnąć sprawę. Dobra. Chyba ten też ma bandaż. Czyli nie było tak, że mieliśmy dwóch do misji, jakby co. Ty krwawisz, czyli musisz się cofnąć. A, tylko ci już ruchu nie starczy. Zmiana broni. No niestety ten overhelming jest zabójczy dla nas. Dobra. Dobra, leży menda. Tu się trzyma, ale nie, to są. Wszystkie są tam, dobra. Czyli tu jest bezpiecznie. Uff. Ok, jeszcze. My ten jest tylko w niebezpieczeństwie teraz, bo tutaj pozostała ekipa to mogą nagwizdać. Tu się bardziej boję, no ten jest tak pancerny, że tam hiena sobie może być. Na razie straciliśmy jednego psa i myślę, że już na to nie stracimy. A tak jak mówię, no psy będzie trzeba uzupełnić przy następnej wyprawie na północ. Nie ma innej opcji. Prawie. O, teraz psy ją chyba zjedzą. Hmm.
Nie ma litości. No dobra, sporo skór, wyszliśmy z tego obronną ręką, ale naprawdę bym się wkurzył, gdybyśmy tam jednego typa stracili. Bo było blisko, nie powiem. Na wypadek, gdyby coś się brzydkiego wydarzyło, nawet chyba robię tak. Tak, tak i życie. Myślę, że klasiką. Nawet nieźle wyszło, 115, to nie jest źle. Pytanie, czy jest sens, byłby nimble. Ma sobie mało tej zręczności, ale z drugiej strony... Czy nie nimble, w sensie dodge. Tak, bo to czasami coś go... Chociaż... To jest 7 statów w początkowej fazie. Nie jest w ogóle jakoś... Czy jest niezły wręcz? Tylko strzelec nam przekracza 8 dych, czyli wstydu nie ma. Czy tą... Nie, przeżywalność jest ważniejsza. Nawet jeżeli to jest jeden strzał dodatkowy, to... Teraz naprawdę ostrożnie, bo nie chciałbym się z niczym bić. Na przykład 32 ifryty. Na przykład z wami bym się nie chciał bić. Tu nie mam. Kurde, wszystko jest takie drogie, że nawet nie ma co kupić na resale. Zęby, skórki zostaną, to chyba też sprzedam. A, czy dopiero teraz byśmy mieli tą lepszą broń, czy dobrze ją kupiliśmy wcześniej. Fajny młot. Nie będę bał tymi czapkami, zastanawiam się, bo można by na przykład zrobić dół gladiatorski plus tą. Dla kogoś. Ale dobra, myślę, że na tym kończymy odcinek. Następny zaczniemy od tego, że sobie zrobimy coś na arenie. Pewno, no chyba, że będą gladiatorzy właśnie, to nie. Też można trochę odpocząć, bo no, ci panowie nie są w najlepszym stanie, a to nasi main DPS-i. No ale dobra, póki co pozdrawiam i do zobaczenia.